Cześć, witam serdecznie na kolejnym odcinku z Aloy. Tym razem będziemy się za misję poboczną w wiosce Stróże. Oddalę wam mapkę. Jest to więcej tutaj, widzicie, znowu troszeczkę pozwiedzałem, pochodziłem, poodkrywałem gratów. I czas teraz właśnie na tą misyjkę poboczną. Zobaczymy, co tu od nas będą chcieli. Za jakiś wód, coś, no nic, pogadajmy. Zobaczymy, co nam powie. A ty, Aloy, odparłaś regalek od samotnych światów. Może mogłabyś pomóc mi w mojej wiosce? W lesie na zachód stąd znajdowano znakomity złom w stosach krabołazów i krapulków, ale teraz są tam groźne maszyny. Z pewnością wyrzucone. A słyszałem wątki o czymś innym. Dawno poprosiłbym szeryfa Czekataka, żeby mi pomógł, ale on niestety nie dał rozmowy. Zostałem sam, brakuje mi doświadczonych żołnierzy. No co powiesz? Zapolujemy? A jakże? Czekata często używał dosłownie tych samych słów. To chyba dobry znak. Spotkajmy się przy lesie na zachód stąd. Zapolujemy. Spoko, chłopaku. No dobra, słuchajcie, więc idziemy sobie na polowanko. Mapka. Tylko czy mi się misja łączyła? Nie. O. Czyli misja nazywa się Polowanie. Ku pamięci poziom 26, już mam wbity 38. Kurczę, powiem wam szczerze, nie wiem, kiedy te się nabijają strasznie szybko. Tu pójdę, tam coś zobaczę i to leci, leci, leci. Kurczę, strasznie szybko się tu wszystko nabija. Minus jest taki, że to jest ledwie 50 leveli postaci, więc tak naprawdę zaraz mi się kurczę. O, szybka podróż niemożliwa. A tu? O, chociaż tu. Więc zaraz mi się skończą poziomy postaci. W sumie trochę lipa. Jeżeli chodzi o moje drzewko, umiejętności, no to wojowniczkę mam skończoną, łowczynię mam skończoną, od łowczyni zaczynam. Teraz kończę infiltratorkę. Później chcę zrobić sobie ocalałem, żeby regenerację udoskonalić. No i jeszcze wezmę się za mistrzynię maszyn i na końcu traperka, ponieważ pułapki to jest w ogóle nie moja bajka. Nie chcę mi się tego rozkładać, robić. W ogóle nie mój typ grania w jakieś tam pułapki, tego typu dziwne rzeczy. Jakaś bombka chyba. Tutaj kiedyś były te niewidzialne. Jak żyrafa podbijałem. Strasznie upierdliwe stwory. Znikają, pojawiają się. Ale nie, wybite raz, dadzą już tam, widzę, spokój. Dobra, idziemy do naszego miejsca spotkania. To Ikota szykuje się do polowania na maszyny. Dobrze, że jesteś. Miejsce, w którym moi szukają złomu, jest blisko. Drogie maszyny też. Chodź, jeśli łaska. Prowadź za tym. No dobra. Podążaj. No to podążajmy. Chłopaku, weź tam przygrzej trochę. Aha, będziemy gadać. No, czyli nie za szybko. Okay. A wiemy, gdzie idziemy? Nie wiemy. W sumie chyżo szponów to tu nie ma w tym lesie. Przynajmniej w tej części, bo będą, ale... Czy ona była, ale gdzieś wcześniej mi się kojarzy. Nie widzę. No dobra. A Czekata nie był szeryfem? Tak. Później zaczął szanować marzenie Jokara o zjednoczeniu wszystkich ludzi. Zgłosił się do mnie wszystkich. Było mi smutno, gdy puścił plan bez wszystkich ludzi. Ale zaglądam do często. Cieszę się. A
tam są. Muszę przeszukać więcej kotów, bo nie uczę się do miasta na maszyści. Ale to atakujemy, czy nie? Możemy płuc? No, bierzemy się za zabijanie maszyn. Co ty wziąłeś do ręki? Na cholerę ci to. Tutaj walka z tym oto stworkiem, to jest pewnie ta maszyna specjalna, którą on mówił, że nie wie co tu biega. Daj się zaznaczyć, co będzie łatwiej. Co on knuje? Biega jakoś dziwnie. Jak miał wściekliznę. Jakie dziwne ruchy robi. Nie wiem, czy on pojedzie w lewo, w prawo. Nie mam pojęcia po prostu. Ale nie mam zamiaru się stąd ruszać, bo... Mamy tu w miarę bezpieczny punkt, nie atakuje nas tu. W tej grze już tak jest, że jak znajdziesz jakieś takie miejsce, to maszyny głupieją i nie są w stanie ci nic zrobić. Jeżeli znajdziecie taki punkt, on z reguły zawsze jest w każdej walce, to bez problemu możecie sobie pokonać. Nie odpuścimy sobie, wiecie, bo to jest za daleko, nie ma sensu. Bo zanim ja tam dobiegnę, to on w stanie. No i co, czekamy sobie z powrotem. No i mi się nie spieszy, widzę, dobra. O, pięknie, 122. Jak widzicie, łącznik ze mnie średni, ale mimo wszystko da się w to grać. Nawet odnosząc jakieś zwycięstwa w grze. Tak być chłopaków w końcu. A co to jest level log? Niby 30. Czy są najwięcej maczecha w średniej bazie, bo nie wiem, 45? No to powiem szczerze, no... Ciężko było, ale też go załatwiłem. No pomalutku, pomalutku. I czy jak dał radę. Dobra, czy my tu mamy jakieś graty? No nie widzę. No dobra, wiecie co, to jest chyba koniec, a przynajmniej tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Przewalczyłeś lepiej niż szeryfowie, nawet niż Czekata. We dwaj byliście sobie bliscy. Tak. Kiedy opuszczał wioskę, odczuwałem ból w
piersi. A teraz go już nie ma. Chyba rozumiem. Tak mi przykro, Igota. Nie trzeba. Pomogłaś mojej wiosce. No i ukoiłaś duszę starego żołnierza. Dlatego weźmy. Zasłużyłaś. Jesteś głodny, wiele zwycięstw przed tobą. Ale może kiedyś wrócisz tu i znów zaporujesz. Może i tak. No i co, i to chyba wszystko będzie. Szybka misja. Dobra, polowanie kopalnici ukończone. Mamy 5 punktów, zaraz to na coś wydam. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejną przygodę z Ailey. Cześć!